Euroruptor, nie, SPXFT. WSG Bydgoszcz. Ostatnie spotkanie rozgrywane w dniu. Dzisiejszym spotkanie fazy pierwszoligowej. Za chwilę składy zespołów. Obydwie drużyny oczywiście w swoich najsilniejszych składach. Więc szykuje się nam tutaj naprawdę ciekawy mecz. Arkadiusz Nowicki ukarany żółtą kartką. Kara 2 minut. Minuty tego spotkania za nami, no i mamy pierwszą bramkę dla drużyny z Torunia. Bramka dla Eurodrobiu. Sebastian Łoś przy asyście Suchockiego. No i 1-0. Tak rozmawiałem przed tym meczem z Marcinem Gruszczyńskim. To co, będzie zerko? No okazało się, że tego zerka nie będzie. Ładnie wymieniali się tą piłką Suchocki z Łosiem, no i w końcu Łoś zdecydował się na oddanie strzału. Z numerem 6 próbował podawać niecelnie Bartosz Witkowski, no i właśnie szybciutko składy. Kieper, Łoś, Kraska, Witkowski, Zieliński, Kulczewski, Żółkiewski, Kułacz, Wyka, Suchocki. W bramce Saja to oczywiście Eurodrób, no i SPXFT, MDD, WSG Bydgoszcz, Wiśniewski, Trzaskowski, Hełminiak, Kanik, Graczyk, Maciśkiewicz, Paczkowski, Nowicki, Piskorski, Wasiak, no i w bramce Gruszczyński.
No i bramka na 2-0, Łukasz Kulczewski. Dobrze. Nie, Radek Kraska, przepraszam bardzo serdecznie. Radek Kraska strzelcem tej drugiej bramki dla drużyny Storunia. Jeszcze szybko. Okazja do powtórki, dostał pięknie zagraną tą piłkę Kraska. No i technicznie zdobywa bramkę. No i kolejny strzał niecelny, no ale to była kolejna dobra próba drużyny z Torunia. Chwila przerwy. No i za chwilę z tego stałego fragmentu gry no i rozpocznie drużyna Storunia. No ale ten strzał no, nic nie zagroził bramce oczywiście Gruszyńskiego. Teraz długa piłka do Trzaskowskiego. Trzaskowski spokojnie walczył o utrzymanie tej piłki. Dziewięć minut pierwszej połowy za nami. Eurodrup. Ciągle w tym momencie na prowadzeniu. Na prowadzeniu w stosunku 2-0.
Próbują zawodnicy zaatakować, ale to nic nie wychodzi drużynie. Zbyt goście szukają tutaj swojego miejsca do oddania strzału, ale Eurodrup jest naprawdę bardzo dobrze poukładany w obronie. No i zobaczymy, bo moim zdaniem drużyna Eurodrubiu będzie jednym z faworytów. No i już chyba można powiedzieć na galę finałową Halowej Ligi Piłki Nożnej Staleksliga. Kolejna próba. No, ale niewykorzystana. Rozpoczyna Andrzej Saja. No, Saja jest bardzo pewnym punktem w bramce Eurodrubiu. Spisuje się w tym sezonie naprawdę niezwykle dobrze. Jeszcze 7 minut i będziemy mieli chwilę przerwy, chwilę, w której drużyna SPX FT MDD Bydgoszcz, drużyna, która jest wicemistrzem z poprzedniego sezonu, będzie musiała wstrząsnąć z sobą, bo tutaj no, to jest naprawdę nieciekawie. Kolejny strzał na bramkę Sai zablokowany. Tak, spoglądam na statystyki na stronie staleksliga.pl. Przypomnijmy, że od tej kolejki wprowadzona została klasyfikacja Złotego Buta. Jest to klasyfikacja najbardziej prestiżowa w halowej lidze piłki nożnej Staleksliga. A to dlatego oczywiście, ojojoj, Giuszyński teraz poszedł nieźle do przodu. Przypomnijmy, że nagrodą Złotego Buta są markowe buty oraz 1000 złotych. No i tutaj jest to oczywiście współczynnik w pierwszej lidze, jest to 1,5 punktu, druga liga, każda bramka to 1,1 punkt, trzecia liga 0,5 punkta, a faza playoff, a więc baraże, ćwierćfinały, półfinały i finał to 1,7 punkta, a więc trzy bramki w trzeciej lidze dopiero odpowiadają jednemu golowi strzelonymi w pierwszej lidze. Teraz Giuszczyński.
no tak bardzo mocno zaatakował. Mamy chwilę przerwy w grze. Potrzebna moment uspokojenia. Adam Wiśniewski ukarany karą 2 minut. Więc mamy chwilę przerwy w tej grze. No i ależ mocny strzał obok bramki próbował Nowicki. Niestety mamy jakiś problem z naszą kamerą. Za chwilę mam nadzieję, że obraz już powróci. No, dużo kłopotów, za co Państwa przepraszamy w dniu dzisiejszym na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Niestety no, te kłopoty ze sprzętem w dniu dzisiejszym dopadły. Trzy minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Kolejna próba. Dobrze, po raz kolejny z bramki Gruszczyński. Gruszczyński dużo właśnie tych wyjść z bramki tego zawodnika. Czasami to ma sens, czasami nie. No, nie nam oczywiście to oceniać. To oczywiście. Bramkarz, który występuje, no miał taki jeden kapitalny mecz, pamiętamy, Gruszczyński. Było to w spotkaniu z Rafmiksem rok temu, wygranym bodajże 10-0. Nie do końca pamiętam ten wynik, ale wysoko wygrana
ekipy z Bydgoszczy oczywiście. No ale później za to 10-0 zemściło się oczywiście w finale. Bo w finale tam już się skończyło naprawdę bardzo, bardzo źle dla drużyny ze Świecia, przepraszam, dla drużyny z Bydgoszczy oczywiście. Za chwilę spróbuję sobie sprawdzić jeszcze te mecze z poprzedniego sezonu drużyny Eurodrobiu Toruń, przepraszam, drużyny SPX FT MDD Bydgoszcz. Rok temu z FX Brokers wygrana 6-4 to w fazie grupowej. A w porównaniu z tamtym składem nie ma Zelmy. Miedziński zagrał też dwa spotkania wtedy. Ireneusz Szczęsny obecnie w innej drużynie, w drużynie bydgoskiej. Ultimate Team Bydgoszcz. No więc no kilku takich zawodników związanych z tą drużyną zmieniło barwy, no ale o tym opowiemy w drugiej połowie. Do przerwy 2-0. Druga połowa spotkania, drugie 20 minut i ostatnie 20 minut Stalex Ligi w dniu dzisiejszym. Eurodrób Toruń, SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. A przypomnijmy, że zawodnicy FC Toruń zdobyli Puchar Wojewódzki. Turniej finałowy w futsalu Puchar Województwa odbył się w poprzedni weekend. Przepraszam, w tygodniu oczywiście odbył się na hali sportowej UMK w Toruniu na ulicy Świętego Józefa. FC Toruń w finale pokonał TAF Toruń 3-0. Wcześniej TAF po dogrywce wyeliminował Unisław Team, wygrywając 2-1.
Przepraszam, FC Toruń oczywiście z Unisławiem 2-1. Na kilku zawodników, którzy grają w drużynie FC Toruń. Gra w drużynie Wyrdrobiu. Na FC Toruń dzięki temu zwycięstwu zagra w Pucharze Polski na szczeblu krajowym, gdzie mogą już się spotkać z drużynami Futsal Ekstraklasy, a więc będzie naprawdę no, niezwykle ciekawa zima dla kibiców futsalu w Toruniu. Próbowali zaatakować zawodnicy z Bydgoszczy. Będzie kilka, a tutaj takich ciekawych jeszcze na pewno akcji do końca tego spotkania, to oczywiście dlatego, że drużyna SPX-FT FDD Bydgoszcz no na pewno nie będzie się tutaj poddawać. Ten wynik jest dla nich na pewno bardzo zły. Gruszyński, dalekie wybicie piłki. Próbują zawodnicy Gruszy szukać tutaj swojego miejsca na boisku, jednakże drużyna FC Toruń, przepraszam, drużyna Eurodrobiu Toruń o czas prosi drużyna SPX FT MDD Bydgoszcz. No a Marcin Gruszyński jeszcze wdaje się w dyskusję z arbitrem. I to jest czerwona kartka dla Gruszyńskiego. No i proszę zobaczyć, co już tutaj się dzieje. Co robi Marcin Gruszyński? Marcin Gruszyński otrzymuje czerwoną kartkę. No i mamy chwilę zamieszania.
No i będzie problem teraz dla zawodników z Bydgoszczy. Kto ubiera ten dres, to chyba Paczkowski. Tak jest, Paczkowski. Na sędziów prosimy do stolika. A więc ta przerwa nam się tutaj trochę przedłuży. Wracamy do gry, drużyna bydgoska bez bramkarza, no i tylko z dwójką zawodników w polu. Po czerwonej kartce dla Gruszczyńskiego. Dwie minuty bez Trzaskowskiego, pięć minut bez kolejnego zawodnika. Kieper. No i teraz to może być rzeźnie wyniątek. Paczkowski wybija na uwolnienie. Aż teraz była okazja do strzelenia bramki. No i teraz dwójką ruszają zawodnicy z Bydgoszczy. No i dobrze, Saja. Jakby to strzeli zawodnicy z Bydgoszczy, no to byłoby tutaj ciekawie. Teraz Suchocki, Łoś. Suchocki, Łoś. Ponownie Suchocki, Łoś, gol. Do zera. Powerplay goal. Sebastian Łoś strzelcem. No ale ciągle jeszcze bez jednego zawodnika. Będą grali zawodnicy z Bydgoszczy. Ponieważ kara 5 minut jest karą bezwzględną. Jeszcze przez 3 minuty 24 sekundy w osłabieniu drużyna z Bydgoszczy. Łoś, Suchocki. Wybił Paczkowski, ale jeszcze Łoś. Kieper, Suchocki. Sylwester Kieper, Suchocki. Do Łosia broni Paczkowski. Marcin Gruszczyński już tam w korytarzu. Ubrał koszulkę Marcin Gruszczyński. No i już Suchocki. Suchocki do Łosia. 2 minuty 15 sekund jeszcze w osłabieniu. Jeszcze minuta 30
40, przepraszam, sekund w osłabieniu. Drużyna z Bydgoszczy. No i później także jeden z zawodników pola pojawi się na bramce. Ponieważ Marcin Gruszczyński. No tak jak już mówiliśmy. Marcin Gruszczyński nie wróci tutaj do gry. Nowicki. 40 sekund. Jeszcze w tym osłabieniu. No jeżeli wytrzymają teraz zawodnicy z Bydgoszczy to oblężenie, no to za chwilę może się tutaj coś udać, no ale jak na razie 3-0 pewne prowadzenie. 10 sekund. Paczkowski wyszedł z bramki. No i wytrzymali jakoś to osłabienie, tracąc tylko jedną bramkę zawodnicy SPX. No a teraz jest okazja dla drużyny z Bydgoszczy, ale Andrzej Saja broni ten strzał zawodnika z numerem 24, to Krzysiek Wasiak. No i już w komplecie. Już w komplecie drużyna z Bydgoszczy. Ale ciągle to Spaczkowski w bramce. Jeszcze pięknie teraz próbował to zrobić Radek Matyśkiewicz. Przełożył sobie piłkę na prawą nogę. No i niewiele brakowało, a zaskoczyłby tym strzałem Andrzeja Saję. Ale Saja jest naprawdę zawodnikiem niezwykle doświadczonym. No i radzi sobie z tymi strzałami serwowanymi przez rywalki. Dwanaście minut tego tej drugiej połowy za nami. Ciągle
Na prowadzeniu drużyna z Torunia 3 do 0. Ależ teraz ładnie ruszył z numerem 14 Karol Kułacz. On pokazał się już bardzo dobrze. Z bardzo dobrej strony. No i teraz faul. No ta gra się nam zaostrzyła. Ta gra jest niezwykle ostra. No i teraz spokojnie tak na uspokojenie zatrzymał tą akcję Wojtek Wyka. No i teraz jest faul. Oj, 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 oj! Cóż się tutaj teraz dzieje? Cóż się tutaj teraz dzieje? Cóż się tutaj teraz dzieje? To będzie czerwona kartka. Kamil Graczyk ukarany żółtą kartką, a Kamil Żółkiewski ukarany kartką czerwoną. Było tutaj naprawdę niezwykle gorąco. No i mamy jeszcze chwilę przerwy w grze. Jest tutaj naprawdę niezwykle gorąca atmosfera. Cóż się tutaj dzieje? Dwóch zawodników. Oj, oj, oj! Teraz Trzaskowski faulował. Atmosfera tego meczu jest niezwykle gorąca. Tam Kamil Graczyk poszedł, bo tam za kulisami również dzieją się ciekawe incydenty. Włączył się w to wszystko Kamil Graczyk.
który uspokaja tam Marcina Gierusztyńskiego. Jest to szósty faul teraz z zawodników z Bydgoszczy. No i przedłużony rzut karny dla Eurodrobiu. Suchocki, on będzie wykonawcą tego stałego fragmentu. No i dobrze broni Paczkowski w tej sytuacji. No i okazja, dobrze Saja z bramki. Żółkiewski. No i cóż się teraz dzieje? Kolejny faul. Mamy kolejny przedłużony rzut karny. Wracamy już z obrazem. Mamy kolejny przedłużony rzut karny. Sebastian Łoś, no i obroniona ta piłka przez Dawida Paczkowskiego. Wycofanie futbolówki do tyłu, Saja. Długa piłka do przodu na Łosia, niecelnie. Ależ no upuściła piłka, plac gry. No i okazja, dobrze Saja. Zatrzymana akcja, utrudnienie w wybiciu piłki. Saja rozpoczyna od rzutu wolnego. Zostawia piłkę Suchockiemu. Kiefer, Suchocki. SPX za chwilę będzie w komplecie. Jeszcze przez 3 minuty w osłabieniu Eurodrup Toruń. Kiefer. Jego strzał zablokowany. No i już w komplecie drużyna zbyt gorszy. A 2 minuty 50 sekund jeszcze bez jednego gracza. No i teraz Paczkowski. Zawodnik spora, naprawdę brawo za tą interwencję. Dla Paczkowskiego. Wybicie futbolówki do tyłu. Saja. Saja również daleko do przodu. Graczyk. Przepraszam, to Matyśkiewicz. Paczkowski. Matyśkiewicz. Wraca teraz. Tak czeka na środku na tą piłkę Paczkowski. To Łoś wybijał tą futbolówkę. No i naciska drużyna SPXF, MDD Bydgoszcz. To są trzy bramki, ale teraz Suchocki z daleka, lewa noga niecelnie. No i
dużo nie brakowało, a byłoby tutaj no ta pierwsza bramka, ta bramka, która mogłaby tutaj jeszcze stworzyć jakiekolwiek emocje. 2 minuty do końca tego spotkania, 40 sekund do końca kary zawodnika z Torunia, no i za chwilę Toruń także będzie w komplecie. Paczkowski. O, ależ było blisko. Próbował z numerem 20 Arkadiusz Piskorski. No już musi się wracać do bramki Paczkowski, bo tu jest Kieper. No i Kieper wycofuje spokojnie do Suchockiego. Długa piłka na Kiepera. Przy nim Kanik. Kieper spokojnie z łosiem. Widać to doświadczenie futsalowe. Teraz utrzymują się jak najdłużej przy piłce zawodnicy z Torunia. No i Saja szybciutko próbował to robić. Pobiegł tam Trzaskowski. No ale to podanie niecelne. 45 sekund do końca. Eurodrup to spotkanie wygra, no ale po tym meczu bardziej będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy to, co się stało tutaj w dniu dzisiejszym, te rękoczyny, te 2 czerwone kartki na hali widowiskowo-sportowej sieci były potrzebne. Będzie czas do rozmowy, będzie czas do analizy tych wszystkich sytuacji. A takie pierwsze analizy na gorąco będą w Stalek Lidze po godzinach, ponieważ naszymi gośćmi będą zawodnicy SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. Więc zapraszamy bardzo serdecznie po tym spotkaniu. 5 sekund do końca. To był faul. Jeszcze na 1,5 sekundy przed końcem. Mamy jeszcze jeden przedłużony rzut karny. No i okazja do podwyższenia tego wyniku. Andrzej Saja będzie strzelał. Andrzej Saja. Kontra Paczkowski, ale bardzo zły strzał Andrzeja Saji. No i to jest koniec tego spotkania. 3-0. Dziękujemy Państwu za uwagę w dniu dzisiejszym.